Zapraszamy do trójki. 20 minut zostało do dziewiątej. Obiecana druga część opowieści Agnieszki Stępień o zieleni miejskiej. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Stare drzewa, historyczne parki współtworzą charakter miasta. Te zadbane są jego wizytówką. Ładne miejsce pani wybrała na spotkanie. Ładne, w samym środku miasta. Jeszcze jest kilka takich ładnych miejsc, w których mogliśmy się spotkać. Architekt krajobrazu dr Monika Domanowska. Ale to w tym roku wyjątkowo zasługuje na częstsze odwiedziny z racji na bardzo udaną kompozycję kwietników na centralnej osi parku. To jest warszawski Park Saski. Jest tu zawsze dużo osób, ale chyba nie tylko właśnie dlatego, że jest to w centrum miasta. No nie, jest zbiornik wodny, który też zawsze przyciąga ludzi i daje chłód. Sama kompozycja parku z pięknymi rzeźbami, no i starodrzew. I mimo, że jesteśmy w centrum miasta, są też ptaki, są też wiewiórki. No więc tak wyjątkowo, jak na ścisłe centrum. Każdy człowiek posiada potrzebę życia w ładnej przestrzeni, w środowisku przyjaznym, którego składnikiem jest ta właśnie zieleń. Doktor Renata Stachańczyk, architekt krajobrazu z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. I w obecnych czasach, kiedy ten chaos przestrzeni narasta, zabytkowe założenia zieleni są często jedynymi, przez to niezwykle cennymi w danym mieście enklawami ładu. Dlatego też warto o tę zieleń zabytkową dbać. Założenia zieleni zabytkowej są często dziełami sztuki, posiadają więc wartości artystyczne, a poza tym posiadają wartości historyczne czy naukowe. Wraz z innymi elementami budującymi strukturę miasta współtworzą jego tożsamość. Często zabytkowe założenia zieleni są wręcz takimi ikonami dla poszczególnych miast, np. ogród Branicki dla Białegostoku, czy Łazienki, czy ogród Saski dla Warszawy. I trzeba przyznać, że generalnie te historyczne parki cieszą się dobrą opieką. Gorzej jest z zielenią, która nie jest objęta ochroną konserwatora. Jedna rzecz, która mnie bardzo, muszę powiedzieć, martwi. Profesor Małgorzata Rozbicka, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. To jest kwestia jakiegoś, nie wiem, czy to wynika z pewnego rodzaju, nie chcę użyć słowa wygodnictwa dzisiejszego, mianowicie tendencji do zabrukowywania lepszą czy gorszą nawierzchnią totalnego. Wymieniania często drzew liściastych, tradycyjnych, dużych na jakieś, powiedzmy, takie niewielkie, rachityczne, bardzo moderne drzewka. Ograniczanie im tego miejsca. Ja rozumiem, że to oczywiście eliminuje potrzebę grabienia liści, czy też na przykład koszenia trawników. Natomiast wydaje mi się, że to zaczyna przybierać dosyć niebezpieczne rozmiary. Tak samo niepokojące jest kwestia na przykład wycinania drzew na cmentarzach, wycinania drzew wokół kościołów, które były takim zupełnie elementem czysto polskim, albo zastępowania lip czy innych tego typu szlachetnych drzew jakimiś chojakami czy czymś takim. Ja rozumiem, że może należałoby mówić, że trzeba przycinać te drzewa, żeby gałąź nie spadła. Trzeba o nie dbać, ale niekoniecznie wycinać je w zupełności. Drzewa stare zachowuje się z zasady tak długo, jak to jest możliwe. Jest to zasadą konserwatorskiej, no chyba że drzewo jest już w bardzo złym stanie i zagraża bezpieczeństwu. Dbać należy poprzez zwykłą pielęgnację. Trzeba zapewnić dostęp wody, nawozów, nie zagęszczać przestrzeni wokół drzewa, czyli nie układać nawierzchni do samego pnia. To jest bardzo częstym grzechem w miastach, po to, aby był dostęp powietrza, aby był dostęp wody. To jest taki problem, który może nie jest problemem nowym, że drzewa w mieście są wycinane, ale co mnie bardzo, bardzo cieszy, to to, że ludzie reagują. No taki przykład z mojego własnego podwórka. Może po tych kilku burzach, takich, których mieliśmy ostatnio, gdzie zaobserwowaliśmy bardzo dużo wyłomów drzew, wywrotów, również na moim osiedlu pojawiły się karteczki z napisem, że proszę składać uwagi, bo planujemy wycinkę tego drzewa. Można było pójść, zgłosić wniosek, że nie zgadzamy się, uważamy, że te drzewa wcale nie wymagają wycinki, albo prosimy o do dyspozycji mieszkańców jakąś pogłębioną analizę, bo być może wcale taka analiza nie była zrobiona, tylko pojedyncza osoba zgłosiła wniosek i być może bezpodstawnie. Uratowaliście te drzewa?
Tak, one jeszcze stoją, czyli jeszcze tak. To akurat są topole, tak? Czyli to takie drzewa, które wiemy, że wśród części obywateli budzą niepokój, bo są pojmowane jako drzewa łamliwe, drzewa kruche. To jest prawda, one się starzeją dość szybko, ale to nie znaczy, że trzeba je od razu skazywać na nowy cinka. Trzeba po prostu się przyjrzeć, sprawdzić, popatrzeć, czy może jeszcze dajmy im tą chwilę, żeby nas cieszyły. Oto jak dbać o zieleń w mieście, pytała Agnieszka Stępień. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.